Proszę Państwa, rozważymy teraz następujące zadanie. Pytamy, o jaki najmniejszy kąt dodatni należy obrócić punkt 1,0, nazwijmy go P, aby otrzymać punkt C o współrzędnych minus 1, 2, 3, 2. Pierwiastek z 3 przez 2. Narysujmy obrazek. Tu jest punkt P o współrzędnych 1,0. Chcemy go obrócić wokół początku układu współrzędnych o kąt dodatni, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tak, aby otrzymać punkt C o współrzędnych minus 1, 2, pierwiastek z 3 przez 2. No, spróbujmy go tak mniej więcej zaznaczyć. Minus 1, 2, pierwiastek z 3 przez 2. Tu mniej więcej będzie punkt C. Zatem nasz obrót będzie wyglądał jakoś tak. Narysuję półprostą wodzącą tego punktu. Proszę Państwa, będziemy chcieli korzystać ze znajomości wartości funkcji trygonometrycznych dla różnych kątów ostrych w trójkącie prostokątnym. Zatem zaznaczę sobie trójkąt prostokątny na tym rysunku. Mogę zaznaczyć na przykład ten trójkąt. Nie będę tego teraz wyliczał na tablicy. Państwo z łatwością sprawdzicie, że długość przeciwprostokątnej wynosi 1. I musi tak być, proszę Państwa, no bo odległość punktu P od początku układu wynosi 1. To po obrocie wokół początku układu odległość punktu C od początku też musi wynosić 1. Gdyby było inaczej, zadanie byłoby zepsute. Nie byłoby czego liczyć, bo byłoby po prostu źle byłoby to źle sformułowane zadanie. Zatem na naszym rysunku widać, że kąt, o jaki potrzebujemy obrócić punkt P wokół początku układu, to jest kąt prosty i trochę. To trochę, które oznaczę sobie przez gamma na przykład, będę chciał teraz wyliczyć, potem dodam do tej wartości gamma kąt prosty i będę miał rozwiązanie. Aby wyliczyć gamma, mogę postąpić na przykład następująco. Zauważmy, że długość tego odcinka to jest pierwiastek z 3 przez 2. Mógłbym też korzystać z długości tego odcinka, który wynosi 1 druga, ale to jest zupełnie obojętne, co wybiorę. Po co mi to? Ano po to, że trójkąt jest oczywiście prostokątny. Zatem wiem, że kosinus gammy to jest długość przy prostokątnej przyległej do kąta gamma, czyli pierwiastek z 3 przez 2, do długości przeciwprostokątnej, czyli do jedynki. Zatem po prostu pierwiastek z 3 przez 2. Aha, ale gamma jest kątem ostrym, którego kosinus wynosi pierwiastek z 3 przez 2. No to ja wiem, co to jest za kąt. Gamma to jest kąt pi szóstych. Jeżeli ktoś woli, to będzie to 30 stopni. Zatem kąt, o jaki musimy obrócić punkt P, aby otrzymać punkt C, wokół początku układu obrócić oczywiście, wynosi pi drugich dodać pi szóstych. Proste rachunki wskazują, że jest to po prostu 2/3. I zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.